Witam Was bardzo serdecznie. Chciałem się Wam opowiedzieć o takiej technice negocjacyjnej, którą roboczo nazywają sobie kotwiczenie przed. Jest to technika, która odwołuje się do najważniejszych rzeczy w negocjacjach, bo w negocjacjach najważniejsze jest, gdzie się zakotwiczymy, czyli gdzie rzucimy naszą kotwicę negocjacyjną, czyli określimy, ile my chcemy zapłacić i sprzedający określi, ile chce zapłacić, bo przecież będziemy poruszali się w widełkach pomiędzy tym, co my byśmy chcieli, a tym, co on by chciał dostać. I o ile my mamy bardzo duży wpływ na to, gdzie my się kotwiczymy, czyli jaka jest nasza oferta, o tyle na kotwiczenie się sprzedającego nie za bardzo mamy wpływ, ale przynajmniej już na starcie wiemy, jaka jest ta jego kotwica, gdyż w ogłoszeniu najczęściej podany jest, za ile chciałby samochód sprzedawać. I żeby móc coś z tym zrobić, to musimy się zakotwiczyć przed. Dzwonimy do sprzedającego, rozmawiamy o samochodzie, oczywiście on w trakcie tej rozmowy zachwala nam auto, mówi, jakie jest świetne, jakie ma zalety, jaki jest ekstra stan techniczny, coś tam może wspomni o wadach, ale generalnie idea perełka, należy go kupować. Dlatego też wtedy, jeżeli na przykład samochód wystawiony jest za 42 tysiące, to już przez telefon ustalajmy cenę wyjściową pod tytułem, proszę Pana, to zróbmy tak, jeżeli jest tak, jak Pan mówi, biorę 40 tysięcy w kieszeń, jadę, oglądam, jak wszystko się zgadza, jest idealnie, kupuję ten samochód, mam 40 tysięcy na to, żeby go kupić. Najczęściej sprzedający zgodzi się na taką zagrywkę, dlatego że no, zależy mu na tym, żeby ktoś przyjechał obejrzeć samochód. Więc my, po pierwsze, jadąc na miejsce oglądania auta, startujemy już z kwoty 40 tysięcy, a nie 42. Czyli przekotwiczyliśmy go, przenieśliśmy tą jego kotwicę na 40 tysięcy i przypominając mu o tym, przyjeżdżając po auto, wiemy, że startujemy z 40 tysięcy, a nie z 42 tysięcy. I teraz, jeśli cokolwiek znajdziemy w samochodzie, nie wiem, klocki się kończą, jest jakiś wyciek, coś nie działa tak, jak powinno, opony są zużyte jednak do zera praktycznie, to wszystko możemy używać jako argumenty do zbijania ceny nie od 42, tylko od 40 tysięcy. Więc jest to technika, która pozwoli nam na starcie już zabazować tą cenę sprzedającego niżej niż pierwotna oferta. Bez jakiejkolwiek jeszcze kwoty z naszej strony i bez jakiegokolwiek ustępstwa z naszej strony. Dlatego stosujcie taką technikę, kiedy widzicie cenę, kiedy możecie znaleźć i złapać ten punkt porozumienia ze sprzedającym, zanim przejedziecie na miejsce. I takich negocjacji bardzo Wam życzę.